Miałem dla Was nagrać kiedy będzie pakiet Midas w Fortnite. No i boom jest, pojawił się właśnie dzisiaj pakiet Midaski w Fortnite, także w tym materiale powiem Wam właśnie jak wykonać ten pakiet, co zawiera, pokażę oczywiście też gameplay w grze, no i generalnie czy właśnie ten pakiet jest spoko, czy warto go kupić. pokażę wam też jak odblokować fałd z niego i wszystko dam wam teraz wytłumaczę na temat tego pakietu, ale wy jeszcze pamiętajcie o subikłapie w górze, bo zaraz wijamy 60 subów, także super. Jakbyś mi w tym pomógł i walnął No i która powieba, że jeśli byś kupował pakiet Midaski, no to fajnie, jakbyś pisał kodzik Seikantark, jest oczywiście pode mną tutaj. Wtedy jest karny, wspierasz mój kanał w także tak jakbyś kupił pakiet, bądź jakaś karna w na sonie, będę totalnie, totalnie wdzięczny. Dobra, co tutaj się pojawiło? Pakiet Midasa, żeńskiego tej pani Midas, pojawił się wreszcie w Fortnite. Mamy tutaj pakiet w Złoty Dotyk. No i pakiet generalnie opłacalny, do tego, że zawiera skina, zawiera właśnie kill -offy, plecak oraz 1500 fold to jest główny punkt tego, jakby e, zestawu. No, i generalnie ten pakiet jest mega, mega opłacalny, gdyż on kosztuje, uwaga, uwaga 48W. Tak, pakiet jest mega tani, gdyż on po prostu kosztuje praktycznie tyle co same faudolty. Dodajemy do tego właśnie cały zestawik, No, i skin prezentuje się następująco. Ja nie będę ukrywał, mi jakoś mega się nie podoba ten skin. Ja po prostu kupiłem sobie dla faudolców e, ten pakiecik. Skin ma 2 tutaj i style. No, i co ciekawe, działa on podobnie jak Midas. Troszkę tutaj mamy właśnie. Styl pierwszy i ten styl nie jest reaktywny, a drugi styl no to jest styl, który wraz z fragami reaktywuje się na złoto. Tutaj jest tak jak widzicie, nie mamy za bardzo tego pokazanego. Tutaj o, minimalnie coś się robi, ale generalnie o, teraz będzie to fajnie widać. Eee, wraz z fragami właśnie on się zamienia na złoty kolor i tutaj ten właśnie to z widać. tak ten styl jest jakby reaktywny, no i ten skin ma po prostu dwa style. Dodatkowo dostajmy również killoffy, które występują jakby wyglądają w następujący sposób. No i tutaj muszę pochwalić, że kilofy są naprawdę fajne i mi się one podobają. Mi się one podobają. Są one spoczko i one, jakby w sklepie, kosztowałyby coś około tam 1200-800 fałdolców, e, więc też całkiem dużo oszczędność. Dodatkowo tego mamy, jakby tutaj, plecaczek. Do pani Midas, e, plecaczek nie jest jakiś najlepszy, jest po prostu taka torebka. E, no, mi się akurat nie podoba zbytnio. Raczej do wielu, jakby do dużej ilości skrów nie będzie on pasował. Mogę to wam pokazać właśnie. Być może Wam się akurat przyda, to raczej taki dodatek generalnie oceniając cały pakiet, moim zdaniem naprawdę pakiet jest opłacalny. Dlaczego? No dlatego, że po prostu mamy 1500 fałdolców, a 1500 fałdolców, no to biorąc pod uwagę tutaj, najtańszy pakiet, wychodzi równo właśnie 48 zł. Przy droższych pakietach troszeczkę mniej, oczywiście. Aczkolwiek, tak mówię, no mamy po prostu tak naprawdę za friko skina, mamy za friko właśnie kill -off, więc myślę, że warto z tego skorzystać. Jak odblokować fałdolce? Co ciekawe. Jak widzicie, tutaj mamy książkę z wyzwaniami i tych fałdów nie otrzymujemy od razu. Tych faulców nie otrzymujemy od razu. Jak widzicie, ja dzisiaj kupiłem pakiet, no i ja nie otrzymałem tych fałdów. Dlaczego? Już tłumaczę. Jeśli chcesz odebrać fałdolce z tego pakietu, to musisz sobie wejść tutaj w zmianę trybów, no i wybrać sobie jakiś tryb. Najlepiej wybrać po prostu solo pary trójki oddziały, bądź na palanka, gdyż w tych trybach będziesz miał widoczne misje. Potwierdzamy sobie i przechodzimy na nowe wyzwanie. Jeśli mamy kupiony ten pakiet i nieodblokowane fałdolce, to przechodzimy na zakładkę zadania i wybieramy ostatnią tutaj zakładeczkę, czyli zadania specjalne. I tutaj jeśli wejdziemy, to mamy od złotki wyzwanie na 100 fałdolce. Dlaczego tak? Już tłumaczę. Zadania są podzielone na etapy. Każdy etap daje nam określoną ilość fałdolców. Im więcej jakby zrobimy tych etapów, tym więcej v dolców wystajemy. Najpierw jest tam chyba 100, potem 200, potem chyba 300, 400, chyba 500-600, aż właśnie będziemy mieli te 1500. V. Także my jakby stopniowo właśnie odblokowujemy te v dolce i to tak naprawdę jest wszystko. My musimy wykonywać zadania, żeby te v dolce odblokować. Jak szybko możemy zrobić zadania? Generalnie z tego co widzę są mega, mega, mega właśnie proste te zadania i tak naprawdę wszystkie zadania chyba nawet można zrobić w jeden dzień co musimy zrobić? Tutaj mamy zadania o klasie rzadkości niepospolitej lub wyższej. Generalnie te zadania, żeby odblokować w fałdolce opierają się tylko na tym, żebyśmy wykonywali właśnie jakieś inne zadania. Dużo osób podczas transmisji tutaj na żywo pytało się counter, a czy mogę w następnym sonic robić, czy mogę kiedyś tam, czy muszę teraz już tłumaczyć. Z tym wygląda sprawa w następujący sposób. Ty możesz to zrobić kiedy chcesz. Nie ma jakby limitu czasowego, kiedy możesz to odblokować te fałdolce. Jeśli po prostu nie zrobisz w tym stronie, to te wydwania przynoszą się spokojnie na kolejny sezon i tam po prostu możesz sobie je wykonać. Także jeśli kupisz teraz ten pakiecik, to spokojnie, nie martw się, dlatego że nawet jeśli nie zdążysz tego zrobić, spokojnie będziesz mógł się na kolejnym stronie to odblokować. Kolejny powód, dlaczego warto kupić ten pakiet, dlatego że jest to pakiet dosyć taki limitowany i jest to pakiet, który pojawia się na koniec sezonu na koniec mamy taki pakiet, który zawiera tam około 1000-1500 v tamtym samym mieliśmy pakiet Darby Dynamo no i taki pakiet jest on dosyć krótko dostępny w sklepie, dlatego że takie pakiety są dostępne do końca sezonu bądź ewentualnie tam jeszcze jakiś tydzień, dwa e, po rozporządzeniu te pakiety właśnie bardzo szybko uciekają ze sklepu także warto sobie je kupić, czy one wracają powiem szczerze, nie wiem w większości te pakiety jednak mimo wszystko tam wracają w późniejszym etapie, aczkolwiek czy ten pakiet wróci, no nie gwarantuję wam nawet jak wróci to pewnie gdzieś dopiero za rok czy coś, także też warto sobie to napić. dodatkowo jeśli kupicie ten pakiet to będziemy mieli faulce na karnet. E, tak, będziemy mieli faulce na karnet, dlatego że wykonać tę misję nie jest jakoś ciężko, a po prostu możemy sobie zarobić te 1500 V-Dolczyków i po prostu będziemy mieli na karnet. Jeśli nie masz na karnecik, zainwestuj sobie w ten pakiet, bo po prostu zostanie za darmo skina. E, także według mnie warto. Tutaj, jak widzicie, pokażę teraz, właśnie w ten pakiet i sobie polecimy. No i generalnie skina, jak widzicie, wygląda za pocz. Generalnie, ja też od razu też powiem, że ja tego skina nie kupiłem, jakby tego pakietu. Nie kupiłem dla skina, tylko ja kupiłem dla fałdolców. I takie też, jakby podejście, właśnie zaletam, zalecam, dlatego że nekat. Mi ten skin nie podoba się tak bardzo, na no zwykły mi nas mi się bardziej podoba, aczkolwiek no, nie jestem głupi i po prostu sobie jak przeliczę nawet to, że po prostu e, dostaję te fałolce, dostaję te skina, dostaję właśnie te kilofy, no to ja wiem, że to po prostu się opłaca, Także jest to spoczko, kilofki wam zaraz pokażę. Generalnie skin nie jest brzydki, nie jest jakiś e, szpetny, coś jest po prostu normalnym skinem, po prostu ja jakoś mi się tam mega nie podoba. Zwykły mi mi się bardziej podoba, ale skin jest spoczko. Kilofy powiem wam, że jeszcze są mega, mega fajne, kilofy mega mi się właśnie podobają, to zaraz będziecie mogli też właśnie zobaczyć w grze. Skin, ja już sobie właśnie sprawdziłem na kreatywnym, kilofy też sobie sprawdziłem i tutaj takie podsumowanie, generalnie te kilofy są mega, właśnie fajne, są one mega ciche też. Nie ma tutaj żadnego jakiegoś efektu triggerowania czy coś, także raczej nie powinny was denerwować. Jak widzicie ja tutaj składam i wyciągam. No i są to w miarę ciche kilofy, także naprawdę spoczko. Jak widzicie, są one dosyć małe, także też nie przeszkadzają w ogóle w walce, są mega właśnie fajne. No i generalnie pakiet ładnie się komponuje, także to spoczko wygląda. Skin, jak widzicie sam w sobie też jest ładny, e, wygląda on naprawdę spoko. E, Skin naprawdę mógłby być normalnie w sklepie wprowadzony za 1500 v i być za taką cenę, tak generalnie tutaj nie mogę krytykować skina czy coś, no bo jest on po prostu porządnie wykonany, naprawdę spoczko wygląda, są tutaj szczegóły zachowane, nawet mamy tutaj właśnie taki złoty granat, złotą rękę. To wygląda naprawdę spoczuł. Także odnośnie skina naprawdę to wygląda ok. No i myślę że tutaj, jeśli ktoś jest fanem e, Panimidas, pana Midasa, no to po prostu ten pakiet powinien sobie sprawić. E, co jeszcze jest takiej taki ważniejszych rzeczy? skin jest w pełni kompetywny, e, co znaczy dużo osób właśnie zadaje mi pytania e, przy takich nowych skinach. Tam tym skinem, na przykład, tym kilofem można grać areny i turnieje. Jak wiecie, ja właśnie gram tylko praktycznie arenki oraz turnieje. No, i już Ci odpowiadam na to pytanie. Tak, ten skin jest w pełni kompetywny. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu skin jest mały, skin nie ma jakichś udziwnień, i po prostu nie będzie ci przeszkadzał podczas stylowania. Chodzi w tym o to, że po prostu jeśli grasz areny bądź turnieje i tryhardujesz tam, no to nie możesz aż grać z jakimiś mega dużymi skinami no bo będą Ci one przeszkadzać przy na przykład patrzeniu w pewnym kącie, na w dół, czy w jakiej, właśnie w jakiejś tam sytuacji określonej tutaj właśnie tej sytuacji nie ma skin, ja śmiałbym porównać, jest on podobny do Aury, jest on podobny właśnie na przykład Midasa, generalnie spoczko, nic tutaj nie przeszkadza, tutaj Wam też pokażę właśnie jak to wygląda w przypadku celowania, jak sobie damy zooma nic nie przeszkadza Widzicie, ewentualnie ta fryzura minimalnie lata, no ale to tutaj nie ma też się do czego przyczepić. Jeśli patrzymy z góry, na dół pikujemy, też nic nie przeszkadza. Jak widzicie, o, proszę bardzo, wszystko jest w miarę spoczko to wygląda. Także nie ma żadnego problemu w górę jak patrzymy, nie ma też żadnego problemu. Wręcz powiedziałbym, że jest idealnie, ale lepiej niż się spodziewałem. Jeśli właśnie patrzymy w górę, tak jak teraz, wszystko rewelacyjnie widać. Także generalnie skin mogę śmiało polecić, naprawdę to spoczko wygląda i moim zdaniem i jest naprawdę warty nabycia. Jeszcze możemy sobie wejść na sekundę na kreatywny, ale to już tak dodatkowo, żeby Wam pokazać jeszcze oczywiście kilowki, jak e, wyglądają przy szybszej edycji. Także ja sobie jeszcze szybko tutaj e, wczytam może mapkę jak mi się uda. E, no i powiem Wam szczerze, że naprawdę moim zdaniem pręczuje to spoczko. Tutaj też od razu przypominam, że skin ma właśnie te dwa style, także śmiało sobie można je założyć e, i naprawdę ten skin prawdopodobnie albo będzie taki troszeczkę bardziej spocony, albo będzie po prostu taki bardziej troszeczkę może OG jakiś czas, dlatego, że prawdopodobnie właśnie on, no, wydaje mi się wyhypowany w miarę, cena też gra tutaj dużą rolę, e, także jak najbardziej spoczko. E, odnośnie jeszcze takich głównych pytań, e, czy generalnie na ten skinek będzie tam za jaki czas dostępny w sklepie, czy nie będzie, raczej jak to wygląda? Nie, skin raczej nie będzie nigdy dostępny w sklepie, z tego co właśnie zauważyłem. E, i też Epic Games najczęściej mówi takie skiny raczej nie wchodzą do sklepu, także nie da się go raczej kupić osobno. Jakimi płatnościami mogę kupić? Mogę kupić wszystkimi płatnościami, takimi jak kupić Volt. Teraz wam pokażę właśnie kilofy dokładnie, e, jak wyglądają przy szybszych edycjach, bo też niektórzy tam jak grałem kreatywnie, na co zwracam uwagę, kilofy jak widzicie e, błyszczą, dosyć spoczko wyglądają, są całe złote, no i przy szybszych edycjach to wygląda coś takiego, e, bardzo ciche kilofy, bardzo wygodne, w ogóle praktycznie jak widzicie ich nie widać przy edycji, wyciąga się je mega szybko. Nic nie przeszkadza Powiem Wam szczerze, że naprawdę pięknie to wygląda i mi się na nawet właśnie mega podoba. E, przed tymi wygląda to świetnie Także spokojnie, turniejowy pik może być tak najbardziej. No jak widzicie, fajnie wszystko już tutaj zgrywa. Skinek też jak sobie da, tam wygląda spoczko. I tutaj mówię, jest git po Także jeśli się do mnie zapytasz Kamser, warto kupić sobie ten pakiecik, czy nie ja Cię od razu mówię Tak, kup sobie ten pakiet jest spoko. Jeśli kupujesz fałdolce, coś lepiej mieć. Skina, lepiej mieć właśnie. Kilofy, e, plecak i fałdolce. Niż same po prostu Także moim zdaniem, jest to oczywiście. Warto sobie nabyć, no i ja myślę, się tutaj nie będę już przedłużał. Generalnie chyba odpowiedziałem Wam na wszystkie pytania. Pokazałem Wam chyba wszystko z już z i perspektywy tego skina. Ale po prostu chciałem zrobić takie większe omówienie. Dajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się taki film, czy takie coś właśnie robisz w przypadku takich nowych skinów, które wychodzą pakietowe. Bo mi się wydaje, że właśnie warto jakby pokazywać coś takiego. Jeszcze raz pokażę gdzie też ten pakiet jest i dlaczego właśnie niektórzy go nie mieli. Żeby ten pakiet mieć, jeśli go nie masz, musisz po prostu włączyć i wyłączyć grę, bo ja też go na początku. Nie, musisz po prostu zrezygnować całkowicie gra czyli wychodzisz, wchodzisz i potem idziesz do sklepu. Wbijasz sobie na sklep i zjeżdżasz tutaj na sam dół. Proszę, zjeżdżamy tutaj na sam dół, i ten pakiet będziesz miał dokładnie. W tym miejscu, jak tutaj masz pakiet Marvela, masz pakiet Jokera, tutaj po prawo będziesz go miał. Ja właśnie go w tym miejscu i już po prostu każdy go ma w tym miejscu, także jeśli nie masz tego pakietu, poszukaj go na samym dole sklepu, zresetuj ewentualnie grę i na bank będziesz go miał. Także pakiet czeka na Ciebie tutaj, no i normalnie masz go za 48 zł kupić. Pamiętaj, kodzik sejkam, sarsubik, ja nie przedłużam, do następnego, trzymajcie się, ma.